dobry, nazywam się Dorota Stobiecka, jestem leśnikiem, edukatorem przyrodniczym, a także leśnym przewodnikiem. Las to moja kraina, do której serdecznie Was zapraszam. Gdy zapada zmrok, często my ludzie kładziemy się spać, ponieważ jesteśmy aktywni w dzień. Jednak są tacy, co właśnie wtedy budzą się do życia, a ich zmysły doskonale radzą sobie w ciemnościach. Na początek warto zadać sobie pytanie, co tak naprawdę oferuje noc? Ciemność? Łatwiej ukryć się przed drapieżnikiem? Możliwość kamuflażu? Mniejsza aktywność człowieka? To tylko kilka przykładów. Może macie jeszcze jakieś inne pomysły? A co tak naprawdę zwierzęta robią nocą w lesie? Na przykład mogą polować, mogą szukać pożywienia, przemieszczać się na różne odległości, także unikać kontaktu z człowiekiem lub z drapieżnikiem. Przyjrzyjmy się kilku przykładom. Weźmy na początek dzika, który jest pospolitym mieszkańcem lasu. Jednak w ciągu dnia trudno go zobaczyć, szczególnie w lesie. Z natury jest to zwierzę aktywne nocą. W dzień odpoczywa. Żeby natknąć się na jego kryjówkę, musielibyśmy podejść do niej bardzo blisko. Pod osłoną nocy dziki często żerują i szukają pożywienia. Na przykład są to małe ssaki, larwy owadów, nasiona, kłącza roślin, a także bulwy, na przykład ziarnopłonu wiosennego. Jak wygląda takie miejsce, po którym poznamy, że dzik tutaj był? Chodźcie, to Wam pokażę. O, zobaczcie, jak tutaj ładnie tym ryjem wymieszały ściółkę i glebę. Dzięki temu możemy powiedzieć, że jest to nasz taki naturalny pług. Przy okazji przyczynia się do samosiewu, no i w tych miejscach żeruje. Nazywa się to buchtowanie, chociaż czasem możemy powiedzieć na to dzikowisko, no bo wtedy już wiadomo, że dziki tu były. Kolejnym przykładem będzie sowa, na przykład puszczyk zwyczajny. W dzień przesiaduje w dziuplach lub szczelinach, gdzie często się kamufluje z otoczeniem. Jednak gdy nadchodzi noc, rusza na łowy. Jego dietę stanowią głównie małe gryzonie, drobne ssaki, a nawet nocne ptaki. Sowy spośród innych ptaków wyróżniają się tym, że latają bezszelestnie. W czym tkwi ich sekret? W budowie piór. Pokażę Wam, co tutaj jest takiego w tym piórze ciekawego. Ząbki, frędzelki i aksamitny meszek, który to pióro pokrywa. Dzięki temu tłumi on ruch powietrza w trakcie lotu i sowa jest w stanie podlecieć do swojej ofiary na wyciągnięcie szponów. A jakie zmysły i przystosowania pomagają funkcjonować zwierzętom nocą? Podstawowe z nich to na przykład wzrok. Wilki, które w ciągu dnia widzą słabiej niż my. Do tego dochodzi węch. U wilków jest on na tyle rozwinięty, że przy sprzyjającym wietrze potrafią wyczuć swoją ofiarę nawet z odległości 2,5 km. Do tego dochodzi słuch. Nocą dźwięki w lesie rozchodzą się na dalsze odległości. Wspomniana już dzisiaj sowa ma asymetrycznie umieszczone uszy względem siebie, dzięki którym jest w stanie precyzyjnie wychwycić kierunek i odległość od ofiary. Jest jeszcze dotyk. Część nocnych zwierząt ma tak zwane wibrysy czuciowe, inaczej nazywane wąsami. Niektóre z nich, na przykład szop pracz, ma umieszczone te wibrysy też na łapach, dzięki którym łatwiej wychwytują swoją zdobycz. Jak widzicie, zmysły nocnych zwierząt są niesamowite, są bardzo dobrze rozwinięte. A las nocą żyje swoim rytmem. A czy Wam
Udało się kiedyś zaobserwować jakieś nocne zwierzę w swojej okolicy?